to... Jakbyśmy na to nie spojrzeli, to zobaczymy warto. Co to za materiał jest? To jest brązki. I bardzo fajny materiał, połączenie tworzyw z brązem. W brązem w sensie wiedział pochodnego metalu. Czyli na tym, że teraz to na przykład ten mięsi, to by się był zielony. Powinien, przynajmniej fragmentarycznie chociaż. Ale tutaj też obrabiamy to, bo niektórzy klienci mówią, że mechanicznie. No więc on to możliwe. Zacznie, to, czy to są te które była mowa o trendach, które przedstawiają ten tak. Na razie jeszcze potrafi bardzo dużo, jeśli idzie o oddawanie właśnie. To był najbardziej ten aspekt, które są możliwości przekazywania tej informacji takiej estetycznej z na przykład miękkiego materiału, do plastelina, glina, do zapisów bardziej materiały docelowo, no właśnie w prądzie. Natomiast materiał też był robi, bo ten jest dużo szlachetniejszy i on niezależnie od, nawet na etapie tego pozostawienia, prawie zupełnie inne wrażenie, prawda? Nie. Z punktu widzenia artystycznego, ja bym tego w ogóle nie obrabiał. To bardzo podoba. Tak? No, no, ale może, może być to kolega, kolega. O tym by przeszkadza. Jestem w stanie doprowadzić to do pomysłu. Tam jest to rolny bardzo produkt. No tak. No, to, chyba, że nie wychodzi o... Ten jest wyjątkowy, nie powtarzałem. Zgadza się. Prawdopodobnie.